Moment, w którym się śpieszysz, bo jesteś spóźniony, ale nie możesz się powstrzymać, żeby zrobić jakiegoś timelapsa. Jakieś totalne przegięcie, żeby kurde w sobotę o godzinie 10:30 rano nie można było zaparkować w centrum Warszawy. Wszystko jest zapieprzone samochodami. Co ci ludzie robią, kurde? Najpierw byłem w innym momencie dużo bliżej domu, ale niestety laboratorium jest zamknięte. Już do 10 było. Tutaj w Mariocie jest otwarte dłużej. Niezły farciok. Odstawiłem teraz dziewczynki mojej mamie, bo jadę oglądać wyścigi w Słomczynie, na torze w Słomczynie, koło Grójca. No i Pola wysiadała sama tutaj. Sama wysiadła, ja z tej strony wysadzałem Kalinę. No i Pola sama sobie drzwi otworzyła i wyszła z samochodu. I ja zamknąłem pilotem samochód i poszedłem do mojej mamy, tam chwilę posiedziałem, bo Kalina się musiała uspokoić, bla bla bla. Wracam, siadam do samochodu, okazało się, że te drzwi były otwarte cały czas, a ja tu zostawiłem aparat. Kurna, plecak z obiektywami, z GoPro. Farcioch 10. No dobra. Wow. Dobra. No to przyjechałem na Słomczyn. Na Słomczynie tutaj jest nowy tor rallycrossowy. Właśnie tu przyjechałem. Jestem tylko 3 godziny spóźniony, więc spoko. Ale że się ścigają do 16, więc jeszcze mam sporo czasu. Idę teraz znaleźć kocura. Dzień dobry. Contadore signore, co tam? Jesteś we vlogu. Jestem we... Wrogu? We vlogu. Whisky moja żona. Co? Cześć. Cześć, samuraju. Cześć. Kurzy się troszku, ale ogólnie może być. Takie fajnie to działa, muszę to trochę obciążyć i będzie kurna ekstra. No jestem teraz, znaczy teraz jest przerwa. Teraz jest przerwa, nie ścigają się chwilowo. Przerwa ma się skończyć za parę minut, także znowu to się zakurzy. Teraz jest spoko, jest kurz opadł, więc można cokolwiek zobaczyć. I dopsalić trybuny.
Ponoć trybun jest jakiś niezły widok na całą trasę. Tu kawałek dalej jest jakaś górka, z której też wszystko widać. No i tak, no to jest Słomczyn. A, i w ogóle tutaj na Słomczynie jest tor rallycrossowy, który jest... Dopiero skończyli remont. Jutro jest pierwsza impreza na tym torze. Jest zupełnie nowy layout. Jest kilka konfiguracji możliwych. Także bardzo fajnie. Tu ważna rzecz. Wiposki namiot. Realnie, jak dla mnie to wygląda wiposko. Docelowo to ma wyglądać tak. Póki co jest ta część zrobiona. A jak widać, plany są takie, żeby tu zrobić no, wypasiony tor wyścigowy. Póki co mamy tak. Tor rallycrossowy, czyli asfalt i shooter. Tor kartingowy, czyli karty. Pętla krótka, asfaltowa. Mają być jeszcze docelowo pętla średnia, prawie 2 km i pętla pełna 3 km. No to 3 km tor to już jest taki fest. Tu widać, o, tu się teraz ścigają aktualnie, znaczy teraz nie, jest przerwa, ale tam jest ten tor szutrowy, park maszyn, biuro zawodów tam przy tym żółtym budynku i grochówka jakaś. A tutaj jak pójdziemy, to widać nowiutki tor. Prosta startowa, pierwszy łuk. Potem tu jest kilka wariantów. Jest pętla krótka, pętla kartingowa. Kartingowa jest bardziej kręta, no bo karty są dużo zwrotniejsze. Tam gdzieś ma być wersja na rallycross. Jeszcze badać tą górkę, która jest tutaj, a potem do padoku i będziemy powoli, chociaż nie, przejdę się po trasie, póki nie jest zakurzona, to zrobię szybki rekonesans wzdłuż trasy. O. Urządzenie do pomiaru czasu, timer odliczający do startu, tak tam podstawy. To jest dosyć standardowa praktyka, żeby polewać trasę z beczki, bo szczególnie jak jest właśnie taki shooter bardzo pylący się, to po dwóch przejazdach już na ten tydzień nic nie widać. Dzięki temu, że polali, dopiero po trzech przejazdach nie będzie nic widać. Za ostro skręcił i mu się wypięła przyczepa, strasznie śmieszne. Że jest to w pełni oficjalna impreza rajdowa, no to jest oczywiście straż pożarna, jest też karetka, nie ma lipy. Nigdy nie stałem na nawierzchni toru wyścigowego. To jest dziewiczy tor wyścigowy, po którym jeszcze się nikt nie ścigał, a ja tu sobie na nim stoję właśnie, na prostej startowej. No, jest 14:03. Zaraz będą startować, już jakby ekipa, obsługa toru już jest na torze. Jak widać, zapanowało małe poruszenie tutaj w padoku. Będziemy się ścigać zaraz. Masz coś mądrego do powiedzenia? Mądrego to nie. Tak też myślałem. Jutro jeszcze będzie lato. Będzie się działo i będzie się działo. Dobra!
wesoło z takim zachowaniem. Tak, klatka się przydaje. Szczęście nikomu się nie stało, jest spoko. Tylko małe rozcięcie na łokciu. I... szkoda tej oblicy. Jak na każdej imprezie samochodowej jest tu mnóstwo fotografów tam z tyłu za mną z długimi profesjonalne aparaty, takie tam pierdoły. Uwielbiam ich spojrzenia, kiedy ja się łażę z jakimś z najzwyklejszą lustrzanką, z jakimś zupełnie nieadekwatnym do takich zastosowań obiektywem i jeszcze kurna, oni mają te aparaty w jakichś kurna pokrowcach, mają pędzelki, je czyszczą z tego kurzu, ja mam to w dupie i chodzę z całym pieprzony. Generalnie patrzą na mnie trochę z taką mieszanką nienawiści i pogardy. Wygląda na to, że to jest chyba koniec przejazdów trzecie przejazdy to były teraz. Teraz będzie krótka przerwa i czwarte. Rafał, jedną rzecz, albo 13 raz. To jest dron dla biednych. Czyli broń. No dobra, koniec tego dobrego, ja wracam. Aparat mi się rozładował. No tak, jutro giełda jest, więc już tutaj się zjeżdżają handlarze. No jestem hardkorowo ukurzony, pewnie tego nie widać. Widać. Tak. Realnie jestem pokryty 0,5-centymetrową warstwą kurzu. Z brody to pewnie można mi wytrzepywać, kurde, pewnie wiadro piachu by się dało wytrzepać. A ci nadal tu stoją. Niezła kolejeczka. Skutery, rowery, wszystko. Wszystko można tu kupić. W ogóle dałem czadu z tym nagrywaniem, słucham? Ja mam czarnego do założenia. Masz mnóstwo czarnych ciuchów. Mam mnóstwo czarnych ciuchów. No masz kiecki, jakieś swetry czarne. Nie, to nie jest mnóstwo. Kłamiesz. Dałem nie rzeczadu, bo wymaksowałem aparat i telefon. W sensie rozładowałem i aparat i telefon. Teraz mi się wszystko zgrało. Robię ten. Wróciłem do programu, będę to montował, może jutro, może dzisiaj, nie wiem. Więc na dzisiaj koniec.